gripok i inne wynalazki, czyli rzecz o podeszwach w butach narciarskich. Cześć! Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dzisiaj opowiemy o różnych podeszwach w butach narciarskich i jak są one kompatybilne z różnymi systemami wiązań, bo ostatnio na rynku jest z tego powodu trochę zamieszania. Było pytanie od słuchacza, od czytelnika: co to jest grip walk, skąd się to wzięło, dlaczego teraz wszystkie firmy robią nagle buty z grip walkiem. No to jak zwykle trochę historii. Otóż grip walk pochodzi. Prawie że w bezpośredniej linii od tzw. zwanych typu WTR, czyli po polsku WTR. WTR to skrót od angielskiego od angielskiego zdania walk to ride, czyli odchodzenia do jazdy. I rzeczywiście Grip walk i WTR podeszwy Grip walka i WTR nie różnią się od siebie znacząco za wyjątkiem tego, że nie pasują do tych samych wiązań, o czym trzeba wiedzieć. Teraz sięgnę po buty z podeszwą Grip walk, żeby pokazać, na czym polega cały patent. Otóż, jak już wielokrotnie wspominałem w różnych materiałach, zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym sezonie, narciarze współcześni bardzo, bardzo cenią sobie komfort. Czyli e, za. Komfort jest w zasadzie najważniejszą rzeczą, która wydarza się w tej chwili na rynku narciarskim. To znaczy, producenci, designerzy, ludzie, którzy, technicy, starają się zapewnić narciarzom jak największy komfort, no bo jeżeli narciarstwo nie będzie komfortowe, jeżeli sprzęt nie będzie komfortowy, to ludzie nie będą chcieli jeździć na nartach. Nie wiem, czy jest to słuszna droga. Być może nie. Być może tak. Sam cenię sobie komfort, ale nie za każdą cenę. A więc e, grip walk jest na pewno jedną z tych rzeczy, która podnosi komfort użytkowania butów narciarskich. Zobaczcie sam. Specjalna podeszwa, to jest ta zielona, zielona część podeszwy w tych butach, skonstruowana jest w ten sposób, że w butach z, z grip walkiem łatwiej jest chodzić. One po prostu mają, jakby wbudowany, tak jak mają to wbudowane narty, rocker. Czyli Łatwiej jest wykonać krok do przodu, łatwiej jest w nich poruszać się po twardej nawierzchni, na przykład podczas dojścia do wyciągu od, od samochodu przez parking, kiedy jest trochę błota na parkingu. Co jeszcze? Bardzo istotną rzeczą podeszew z grypłokiem jest to, gripłokowych, grip w zasadzie, można tak powiedzieć, jest to, że te zielone części podeszwy wykonane są z dosyć miękkiego tworzywa, które. E, bardzo dobrze trzyma na przykład na. E, znacznie lepiej przywiera do powierzchni śliskich, czyli na przykład do mokrego betonu, który możemy trafić e, w górach, które na przykład do, e, o, na, do obloconej, jakiejś tam oblodzonej powierzchni. A więc buty z gripłokiem powodują, że e, nie dość, że chodzimy wygodniej, to jeszcze chodzimy bezpieczniej. To jest niezaprzeczalna zaleta butów z grip walkiem. Ale. Czy grip walk ma również wady? Wspominają już o kompatybilności z wiązaniami alpejskimi. To wszystko określone jest różnymi normami, że na przykład butów z grip walkiem nie można zastosować do e, tych wiązań e, alpejskich, które nie mają, e, nie mają certyfikatu nie mają certyfikatu, e, grip walk. A więc takie na przykład wiązania zawodnicze nie nadają się do zastosowania z butami z, butami, e, z grip walkiem. Na szczęście coraz więcej producentów rozwija swoje linie wiązań tak, żeby, żeby buty z gripłokiem były kompatybilne. To jest pierwszy minus butów z gripłokiem. Czyli na przykład, jak przyjeżdżają do nas na testy, ludzie, którzy mają buty z gripłokiem, to na przykład stają przed dylematem, że nie mogą testować nart w tych butach nart sportowych, bo narty sportowe ciągle jeszcze mają zamontowane wiązania, które nie są kompatybilne z podeszwą gripłok. Druga sprawa to. Która była uprzednio zaletą, to jest właśnie ta dosyć miękka e, guma, która, która e, powoduje, że te buty gorzej się ślizgają na e, śliskich nawierzchniach, na e, oblodzonych nawierzchniach. Jednocześnie taka guma się troszeczkę ugina. A więc zobaczcie, jeżeli mamy buty w w, zapięte wwiązania, to one nie przenoszą tak dobrze e, wszystkich sił pochodzących z naszych nóg do nart. Następuje pewna utrata. E, przeniesienia siły, czyli przeniesienia jakby napędu, przeniesienia jak i, y, sterowania nartami do nart, a więc takie buty z gripłokiem są troszeczkę mniej precyzyjne. Na chwilę pożegnamy się z gripłokiem i pokażemy inne buty. Otóż są to buty sportowe, które mają podeszwę odlaną z jednego, z tego samego materiału, którym jest, y, który jest wykonana y, y, cała reszta butów. Zobaczcie, jak różnie jest to zrobione w stosunku do podeszew z gripłokiem. Otóż jest to jeden kawałek plastiku. Tutaj nie ma praktycznie żadnych strat. Dlatego że ten plastik jest tak sztywny, że nie e, może się, że nie będzie tutaj e, przy przeniesieniu sił od nogi do, do krawędzi, nie będzie żadnych strat. Oczywiście takie buty również mają swoje wady. Taka podeszwa, jeżeli będziemy w niej chodzić, bardzo szybko nam się zetrze, no i w zasadzie będzie nie do zreperowania albo bardzo trudna do zreperowania, bo trzeba będzie zeszlifować, przykręcić liftery, następnie znowu zeszlifować do wymiaru, tak żeby pasowało do wiązań, i tak dalej, i tak dalej. A więc takie buty rzeczywiście znacznie bardziej nadają się na przykład dla zawodników, czy dla ludzi jeżdżących bardzo ambitnie, niż dla całych rzesz narciarzy, tak zwanej masy narciarskiej. Systemem pośrednim są buty odlane z jednego kawałka, ale które mają możliwość łatwej wymiany tej przedniej części podeszwy i pięty podeszwy, czyli tych miejsc, w których, na, na których chodzi się najczęściej. Zobaczcie, jeżeli ja będę teraz chodził w butach narciarskich po twardej i szorstkiej powierzchni, no to, no to będę wycierał przede wszystkim okolice dużych palców oraz pięty. Jeżeli mamy w konstrukcję butów tak wmontowane fragmenty, które łatwo wymienić, no to możemy to po prostu odkręcić, kupić nowe e, takie e, podkładki i przykręcić ponownie. W ten sposób buty są już e, jak nowe i nie trzeba ich ponownie frezować, żeby, żeby, były, e, żeby, miały, żeby były do tego e, wymiaru, który pasuje do wiązań. No i na koniec sprawa ostatnia, buty do skituringu. Buty do skituringu wyglądają tak, że ich podeszwa jest wykonana cała z gumy Vibram, e, a więc... Doskonale trzyma na twardym, na śliskiej nawierzchni, na twardych kamieniach, na oblodzonych kamieniach itd. itd. Można w tych butach stosunkowo pewnie chodzić, ale niestety buty do skitouringu nie nadają się do wiązań alpejskich. Wysokość, którą pokazuję tutaj, jest zbyt wysoka, nie mają też tej płytki takiej, żeby ślizgać się na wiązaniach alpejskich, stąd. Ich stosowanie do nart alpejskich jest po prostu niemożliwe. One się do tego zwyczajnie nie nadają. Te buty pasują do wiązań pinowych albo do specjalnych wiązań systemu MNC, czyli wiązań takich, gdzie możemy regulować wysokość, wysokość przedniego bezpiecznika. I tylko do takich. Zaznaczam, to bardzo, to jest bardzo istotna sprawa, dlatego że Kolejna historyjka, anegdotka z własnego doświadczenia. Przeprowadzałem testy dla klientów, dla sklepów, w którym pracuję, dla przypadkowych klientów. No i przyjechała pani, która miała wbite swoje buty skiturowe, wiązania alpejskie na siłę i chciała testować sportowe narty firmy Sztekli, czyli fisowe slalomki firmy Sztekli. W skiturowych butach, ja powiedziałem, że niestety, ale ja nie poniosę odpowiedzialności, żeby wpiąć jej te buty w te wiązania. Ale proszę pana, przecież te buty pasują do tych wiązań, powiedziała pani, pokazując na swoje narty. Ja mówię, proszę pani, to w jakim zestawie pani jeździ, absolutnie nic mnie nie obchodzi. Ale ja, jako serwisant na testach nie przygotuję, nie połączę tych dwóch elementów, ponieważ one się do tego zwyczajnie nie nadają, i jest to zabronione. E na koniec naszej prezentacji zobaczycie tabelę, gdzie kompatybilności różnych rodzajów podeszew butów wraz z różnymi systemami wiązań. Jest to bardzo istotne, żeby zwracać na to uwagę. Ja myślę, że generalnie rzecz ujmując, buty z systemem Grip Walk są dobrą rzeczą dla większości narciarzy amatorów. Za wyjątkiem tej garstki ludzi bardzo świadomych, jeżdżących bardzo ambitnie i e, którzy poszukują raczej jakości jazdy, a nie wygody e, w, przy użytkowaniu swojego sprzętu. Tak więc, grip walk na pewno element, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli podobał Ci się materiał, o którym mówiliśmy, to naciśnij przycisk, subskrybuj. No i oczywiście naciśnij ikonę dzwoneczka, żeby dostać powiadomienie o następnej naszej produkcji. Na koniec mała prezentacja. Buty do skitouringu i narty z wiązaniami alpejskimi, co prawda z systemem GripWalk, ale są to e, wiązania, które przystosowane są do, nie, nie są przystosowane do e, podeszew butów skitouringowych. Otóż... Takie buty dają się wpiąć w takie wiązania, tylko co z tego? Ten zestaw nie działa. W przypadku upadku może się zdarzyć, że takie wiązania po prostu nie wypną. Przestrzegamy i zalecamy stosowanie odpowiednich norm, to znaczy kompatybilnych wiązań z kompatybilnymi butami.